Cześć, zapraszam Cię bardzo serdecznie na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem będą to pewniaki maturalne. Cześć, druga. Jeżeli oglądaliście moje pewniaki maturalne, część pierwsza, to wiecie, że było tam wybrane 10 zadań. Ja na tym spotkaniu chcę wybrać kolejne 10 zadań, żeby troszkę rozszerzyć jeszcze tą powtórkę maturalną. Ale od tego, jak Ty te zadania przeanalizujesz, jak zrozumiesz, może naprawdę zależeć Twój wynik na tej faktycznej maturze. Ja oczywiście życzę wszystkim powodzenia i połamania pióra, jak najlepszych wyników, ale najpierw obejrzyj lekcję ze mną. Zadanie numer 1 to oczywiście do rozwiązania nierówność pewnie kwadratowa. Ale na razie ona wygląda tak. X plus 1 pomnożone przez x minus 3 i to jest mniejsze od 2x pomnożone przez x minus 3 i do tego jeszcze dołożona 1. Mamy do rozwiązania nierówność. No nierówności, podobnie jak równania, to są takie jakby bazy, taka podstawa przy przystępowaniu do matury podstawowej z matematyki. No zaczynamy to rozwiązywać. Oczywiście, jeżeli widzimy mnożenie, a tutaj ono jest, oznacza, że musimy pomnożyć nawias razy nawias. Czyli każdy z każdym mnożymy. X razy x, x kwadrat. Dodać 1 razy x, no to jest x. Teraz to z tym minus 3 razy x mamy minus 3x. I minus 3 razy 1 mamy minus 3. Mniejsze od, tutaj znowu jest mnożenie, no to ja zaznaczę i znowu wymnażamy, prawda? 2x razy x, 2x kwadrat. 2x razy minus 3, minus 6x i dodać 1. Ze względu na to, że widzimy, że tutaj mamy x kwadraty i one nam się nie pokasują, prawda, to od razu widać, że będzie to nierówność kwadratowa, czyli wszystko na jedną stronę przenosimy. No więc ja chyba to od razu zapiszę, czyli x kwadrat dodać x minus 3, x minus 3 i tu przerzucamy. Minus 2x kwadrat dodać 6x minus 1 mniejsze od 0. Jak to przerzucisz, czy x kwadrat napiszesz koło x kwadratu, x koło x, nie ma to znaczenia. Ważne, żebyś pamiętał, że jak przerzucasz na strony, to musisz zmienić znaki. Dobra, no to teraz sobie redukujemy wyrazy podobne. X kwadrat minus 2x kwadrat to jest minus x kwadrat. Dalej mamy x minus 3x to jest minus 2x, dodać 6x, czyli jest dodać 4x. Dalej, minus 3, minus 1, no to jest minus 4 i to jest mniejsze od 0. Są tacy, którzy bardzo nie lubią mieć minusa przed x kwadratem. No to sobie pomnożą obustronnie przez minus 1, tylko pamiętaj, trzeba zmienić zwrot nierówności. Mi jest obojętnie, czy ten minus jest, czy go nie ma. Dlatego ja nie będę tego mnożyła przez minus 1, tylko dalej będę rozwiązywała normalnie przy użyciu delty, no bo tak jest najlepiej. Czyli liczymy deltę, naszą kochaną deltę, b kwadrat minus 4ac, czyli 4 kwadrat minus 4 razy, tu mamy minus 1 i razy minus 4. Czyli delta to się równa. 4 kwadrat to jest 16 i teraz uwaga, bo często młodzież z tym ma problem. Ile tu jest minusów? Minus, minus, minus. 3 minusy. Jak się 3 minusy pomnoży przez siebie, wychodzi dalej minus. No i teraz ja tylko mnożę liczby już bez znaku ujemnego, stojącego przed nimi. 4 razy 1 to 4 i razy 4 to 16. Popatrz, jaka wyszła delta. Wyszła delta równa 0. Co to dla mnie oznacza? Oznacza to, że jest jedno miejsce zerowe. I to miejsce zerowe my oznaczamy x0, liczymy tak jak p. Minus b nad 2a, czyli u mnie będzie to minus b, czyli 4 nad 2 razy a, czyli u mnie to minus 1. No dobrze, czyli będę miała tak minus 4 nad i tu będę miała minus 2. No i ten minus z tym minusem nam się oczywiście pomnoży, skróci jak kto woli. To się równa 4 podzielone przez 2 to jest 2. Ok, wyszło nam, że jest jedno miejsce zerowe i niektórzy poprzestają na tym. Wyliczą miejsca zerowe, koniec. Przepraszam, to nie jest równanie. Gdyby to było równanie, ok, zgodzę się, piszesz odpowiedź. Jak to jest nierówność kwadratowa, pamiętaj, pamiętaj, trzeba narysować oś liczbową, no chyba, że tak świetnie umiesz matematykę, że jesteś w stanie sobie tą parabolę wyobrazić w głowie. To wtedy podajesz od razu odpowiedź, nie ma problemu. Ale jeżeli chcesz tak powolutku wszystko, no to ja też tak zrobię właśnie powoli, czyli tak, na osi liczbowej zaznaczę miejsce zerowe, no tylko jedno, czyli zaznaczam dwójeczkę i teraz uwaga, wiesz, że tu będzie parabola.
bo my chcemy naszkicować wykres tej funkcji kwadratowej, co teraz podkreślam. To jest funkcja kwadratowa. Jak ramiona skierowane? Oczywiście w dół, bo jest przy x kwadracie minus. Ale mam ją tak narysować, żeby ona tak się tylko stykała z tą moją osią x w tym jednym punkcie w dwójce. No to tak ją narysuję, ładniej, brzydziej, nie ma to w ogóle znaczenia, prawda? I teraz widzimy, nasza parabola jest cała pod osią x, tylko bez tego punktu 2, prawda? Czyli prawie cała, powinnam tak bardziej profesjonalnie powiedzieć. Ja zaznaczam, tu ma wszędzie minusy, bo jest pod osią, czyli ma wartości ujemne, czyli minusy. No okej, ale o co oni mnie pytają? Jaki tu jest znak? Tu jest znak mniejszy od zera, czyli właśnie te minusy. Czyli ja, robiąc taki szkic jakby wykresu, muszę teraz podać odpowiedź, czyli jakby teraz zapisujemy odpowiedź, czyli x należy i teraz uwaga. Kiedy moja funkcja kwadratowa ma wartości mniejsze od zera, czyli ujemne? Popatrz, kiedy? Prawie zawsze. Nie mogę powiedzieć, że zawsze. Dlaczego? Bo jest taki jeden punkcik 2, dla którego moja parabola ma wartość równą 0, czyli nie ujemną, równą 0. Czyli jak ja podaję, x należy do rzeczywistych z wyłączeniem zbioru jednoelementowego, a w nim jest dwójka. Czyli, popatrz, rozwiązaniem są prawie wszystkie liczby rzeczywiste, bez dwójeczki. Zadanie numer 2. Na okręgu o środku w punkcie A leżą punkty B, C i D. Zobacz rysunek. Ja ten rysunek przyrysowałam. Wy często na maturze będziecie mieć gotowy taki rysunek. Kąt DCB ma miarę 46 stopni. Wyznacz miarę kątów trójkąta DBA. I teraz, oczywiście po to jest ten rysunek, żeby po tym rysunku sobie pewne rzeczy kreślić, zapisywać i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy od tego, co mamy dane w zadaniu. Mamy dane kąt DCB, zaznaczmy go DCB. To jest ten kąt tutaj u góry, jak pamiętasz nazwę, jest to kąt wpisany i uwaga, na jakim łuku jest oparty. Przykładamy sobie linijkę, rączkę, cokolwiek, prawda? I teraz widzimy, że ten kąt jest oparty na tym łuku. Ja taką falbankę zrobię, jest to łuk DB. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że popatrz, poszukajmy innego kąta, najlepiej środkowego, który też byłby oparty na tym łuku. Czyli środek jest tutaj w punkcie A, przykładam odpowiednio ręce i tu mam kąt środkowy. Zaznaczę tutaj łukiem. Zapiszmy sobie kąt DAB. I teraz jaką on będzie miał miarę? Było takie twierdzenie, które mówiło o tym, że kąt środkowy ma miarę dwa razy większą od wpisanego pod warunkiem, że oparty na tym samym łuku. U nas jest to łuk DB, czyli zgadza się, czyli jak policzymy? 2 razy 46 stopni, czyli to się równa oczywiście 92 stopnie. Czyli już jeden kąt w tym trójkącie mamy, ja zaznaczę 92 stopnie. Dobra, no to teraz dalej. Popatrz, mamy trójkąt DBA. Co to jest za trójkąt? Od A do D jest promień okręgu. Od A do B jest promień okręgu. Czyli to oznacza, że ten trójkąt jest równoramienny. Czyli jak tu jest kąt alfa na przykład, to tutaj też jest kąt alfa. I teraz jak wyznaczyć miarę tego kąta alfa? Jakkolwiek, najlepiej, najszybciej od 180 stopni odjąć te 92 stopnie, które są tutaj u góry. Wychodzi nam oczywiście 88 stopni i to 88 stopni dzielimy na dwie równe części, dlatego że tu jest alfa i tutaj też alfa, czyli porówno. Alfa równa się i to wychodzi 44 stopnie. Czyli ostatecznie, jakbym mogła podsumować i ładnie zapisać, bo polecenie było, wyznacz miary kątów trójkąta DBA. Czyli pierwsze, kąt DAB ma miarę 92 stopni. Dalej, kąt, no bierzemy sobie ten tutaj, czyli teraz będzie BDA, wyszedł nam 44 stopnie. I jeszcze kąt DBA też ma miarę 44 stopnie. To jest oczywiście odpowiedź do naszego zadania. To zadanie bardzo często bywa w części testowej na maturze, no to wtedy wybieracie sobie odpowiednią odpowiedź i zaznaczacie. Zadanie numer 3. W malejącym ciągu geometrycznym BN, określonym dla wszystkich N, które należą do zbioru liczb naturalnych dodatnich, zachodzi warunek, taki warunek, że jak B5 podzielę przez B3, to mi wychodzi 12. I mamy na tej podstawie obliczyć sumę 6 jego początkowych wyrazów, wiedząc, że B1, czyli pierwszy wyraz, wynosi minus 1.
No oczywiście tutaj mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym, czyli jeżeli mamy wyznaczyć sumę 6 początkowych wyrazów, musimy użyć odpowiedniego wzoru. Wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, ja tutaj przypomniałam, Sn to się równa. Jeżeli ciąg nazywa się An, to wtedy piszemy A1, ale u nas się ciąg nazywa Bn, no więc piszemy B1 razy 1 minus q do n tej podzielone przez 1 minus q. No i w takim wypadku widzimy, że po pierwsze potrzebujemy B1, ale tak się składa, że B1 to my mamy. Ale oprócz tego potrzebujemy jeszcze Q, czyli ilorazu. I teraz tak, Q wprost jeszcze nie widać, natomiast na pewno zauważamy, że jest taki stosunek. B5 podzielone przez B3 to jest 12. Czyli teraz spróbujmy rozpisać sobie ze wzoru ogólnego, rozpisać sobie B5. Co to też będzie B5? Otóż B5, czyli piąty wyraz, to będzie pierwszy wyraz pomnożony przez q do potęgi czwartej. Dlaczego do potęgi czwartej? Bo zapamiętaj, 5 minus 1 daje nam tą potęgę czwartą. No to teraz B3 rozpiszmy analogicznie, że to będzie B1 razy q do potęgi drugiej. Popatrz, 3 minus 1 no daje nam po prostu 2. I teraz to, co ja rozpisałam, podstawiam pod ten stosunek. Czyli zamiast napisać B5, ja napiszę B1 razy q do potęgi czwartej, podzielone przez. Zamiast napisać B3, napiszę B1 razy q do potęgi drugiej i to się równa po prostu 12. Takie mamy warunki zadania. Dzięki czemu widzimy, że B1 i B1 nam się skraca. Można było sobie to B1 tutaj podstawić, prawda? Też by było dobrze. Ale nawet nie ma takiej potrzeby, bo nam się B1 skróciło. No i teraz q do czwartej podzielone przez q do drugiej. Wiemy, że jak jest dzielenie, wykładniki się odejmuje. Czyli mamy q do drugiej i to się równa 12. No to pierwiastkujemy, prawda? Czyli teraz piszemy, że q to się równa pierwiastek z 12 i dużo osób o tym zapomina lub q to się równa minus pierwiastek z 12. Z tym, że od razu ustalmy, skoro ten ciąg jest podany w treści, że jest malejący, wówczas q na pewno nie może być ujemne. Dlaczego? Bo zapamiętaj sobie, jeżeli w ciągu geometrycznym q jest ujemne, to ciąg jest naprzemienny, czyli raz jest na plusie, raz na minusie, raz na plusie, raz na minusie. A więc tutaj piszemy sprzeczność. To się okazuje, że q tyle wynosi. No ale wiadomo, że pierwiastek z 12 da się rozpisać, bo 12 rozpiszemy jako 4 razy 3 pod pierwiastkiem i mamy q równe 2 pierwiastek z 3. No i mamy wyznaczone q. No to jesteśmy już bardzo blisko, ponieważ teraz już musimy wyliczyć sumę 6 początkowych wyrazów. No więc rozpisujemy, czyli tak, S6 to się równa B1, to jest u nas minus 1, zapiszmy razy. I teraz 1 minus q to jest nasze 2 pierwiastek z 3 do potęgi 6 podzielone przez 1 minus 2 pierwiastek z 3. No to dalej będę już rozpisywała. Czyli tak, minus 1 razy i teraz 1 minus, popatrz, podnosimy sobie 2 do potęgi 6. No to wymnażamy 2 razy 2, 4 razy 2 jest 8, razy 2 jest 16, razy 2 jest 32 i razy jeszcze 2, to mamy 64, czyli mamy 64 razy. Natomiast tutaj mamy tak, pierwiastek z 3 do 6. Fajnie by było zrobić tak, pierwiastek z 3 do 2 i to jeszcze do 3. Chyba, że dasz radę od razu, to oczywiście robisz od razu. A mianownik sobie przepiszemy, no bo nie jest taki za bardzo ciekawy, nie? No więc co dalej? S6 to się równa. Teraz tak, tu mamy minus 1, czyli mamy tutaj ten ułamek pomnożyć przez minus 1, to ja w zasadzie mogłabym albo to zostawić na razie, albo mogłabym tą minus 1 pomnożyć przez mianownik. Bo ta minus 1, która stoi mi przed ułamkiem, to ja mogę pomnożyć tą minus 1 przez licznik albo przez mianownik obojętnie. Więc zrobię to tak, że pomnożę przez mianownik, a tymczasem co będziemy mieć u góry? 1 minus 64 razy pierwiastek z 3 do drugiej to jest 3 i mamy 3 do potęgi trzeciej to jest 27. A jak ja tu pomnożę, to będę miała minus 1 dodać 2 pierwiastek z 3. Można było to minus 1 później pomnożyć przez licznik. Nie ma to kompletnie znaczenia. No i to się równa. Można sobie wziąć kalkulator, żeby to policzyć, prawda? Czyli 64 razy 27
to mamy 1728, czyli zapiszemy 1 minus 1728 podzielone przez, tutaj zmienię kolejność, 2 pierwiastek z 3 minus 1. Ja osobiście zaczynam zawsze od tej liczby dodatniej, bo wtedy taki krótszy jest zapis po prostu. Czyli S6 to się równa. No i teraz będziemy mieć, jak tu odejmiemy, będziemy mieć minus 1727 i podzielone przez 2 pierwiastek z 3 minus 1. No co zrobić? No takiego wyniku nie zostawimy, prawda? Musimy usunąć niewymierność. Czyli przypominamy sobie, jak to się usuwało niewymierność. Mnożyło się licznik i mianownik przez liczbę sprzężoną do mianownika, czyli 2 pierwiastek z 3 plus 1. 2 pierwiastek z 3 plus 1. Liczba sprzężona to powstaje tak, ona wygląda tak jak mianownik, prawda? Tylko w środku zamiast napisać minus, piszemy plusik. Dobra, no to S6 to się równa, kreska ułamkowa i teraz tak, tutaj może zapiszę to w takiej postaci, żeby tego nie mnożyć na razie, więc tak przepiszę tylko, nie będę tego wymnażała tutaj tego z tym i tego z tym, tylko tak zapisałam i w nawiasie napisałam 2 pierwiastki z 3 plus 1, a na dole po to się robi usuwanie wymierność, żeby zastosować wzór skróconego mnożenia, który nam pozbędzie po prostu pierwiastka, prawda? W związku z czym będziemy mieć tak 2 pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli będzie 4 razy 3, czyli to jest 12 minus i b do kwadratu jest we wzorze, czyli minus 1, czyli mamy to się równa. Minus 1727 pomnożone przez 2 pierwiastki z 3 dodać 1, podzielone przez 11. No spróbujmy sobie 1727 podzielić przez 11 i zobaczymy, że faktycznie wychodzi nam piękny wynik. Minus będzie 157, bo to nam się skróci, prawda, przez 11 i tu będzie 157, czyli ostateczny wynik to będzie minus 157 pomnożone przez 2 pierwiastki z 3 dodać 1. I taki wynik jest ostateczny tej sumy 6 początkowych wyrazów. Troszeczkę musieliśmy się natrudzić ze względu na to, że było usuwanie niewymierności, prawda? Wyszedł nam tutaj wynik w mianowniku z pierwiastkiem, dlatego no, trzeba pozbyć się tego pierwiastka z mianownika, no i usunąć niewymierność i dopiero ten końcowy wynik tak zapisać, albo jeszcze wymnożyć ten nawias przez liczbę minus 157, ale to jest tylko w innej postaci zapisane. Zadanie numer 4. Dana jest funkcja liniowa o wzorze f od x równa się 2n plus 1 pomnożone przez x minus n dodać 2. Jej wykres przecina oś y w punkcie o rzędnej równej 7. Wyznacz wartość parametru m i n, wiedząc, że pole trójkąta ograniczonego tą prostą i osiami układów współrzędnych wynosi 14. Czyli takie zadanie no dosyć skomplikowane. Po pierwsze, skomplikowane dlatego, że mamy tutaj do czynienia z parametrami. Nieraz młodzież nawet na poziomie rozszerzonym ma problem z zadaniami z parametrami, a co dopiero na podstawie, nie? Ja takie chciałam ciekawe zadanie tutaj, niby funkcja liniowa, niby proste pojęcie, niby wszyscy mówią, a funkcja liniowa to prosto, prosto, a zawsze da się skonstruować takie zadanie, gdzie trzeba będzie pomyśleć. Po pierwsze, zaczniemy od tego. Jak wiesz, funkcja liniowa w takiej postaci, jakiej tutaj u nas jest dana, no może nie wszyscy widzą, że ona powinna wyglądać tak. Y to się równa ax plus b, nie? W związku z czym ja tutaj zaznaczę, że to 2m plus 1 to jest a minus n dodać 2 to jest nasze b. I wtedy się zgadza, jest ax plus b. No, może to być dla kogoś potrzebne, dla mnie tutaj będzie pewna informacja, dlatego tak od tego zaczęłam. Druga rzecz, która jest podana w zadaniu, bo ja tutaj najważniejsze rzeczy przepisałam, przecięcie z osią o y. No wiemy, jak wygląda oś y, ja taki malutki układ współrzędnych postanowiłam narysować i teraz przecięcie z osią y. Rzędna równa 7. No co to była rzędna? Takie czasem pojęcie może się trafić, bardzo rzadko się trafia, ale się może trafić. Rzędna, zapamiętaj, to jest y, to jest druga współrzędna w punkcie. Zatem, skoro rzędna jest równa 7, to znaczy, że tutaj na siódemce nam się ten wykres będzie przecinał, wykres funkcji liniowej będzie się przecinał z osią y. Czyli tutaj będzie ten punkt przecięcia, a skoro tak, to znaczy, że ten punkt, ja mogę nazwać P, ma współrzędne 0,7. Przecięcie z osią y, zapamiętaj, to jest zawsze punkt, który ma pierwszą współrzędną 0, a drugą, drugą uzależnioną od tego, jaki jest wykres, prawda? Jaki jest wzór tej funkcji, czy też jak wygląda wykres, bo to w zależności, jak zadanie jest skonstruowane. Czyli u nas mamy 0,7. I teraz,
ten punkt możemy podstawić do tego wzoru tej funkcji, no bo skoro ta funkcja ma, jej wykres ma przechodzić przez ten punkt, to ja mogę go podstawić, a myślę, że niektórzy są w stanie od razu wywnioskować, że jeżeli jest punkt o współrzędnych 0, coś, to ta druga współrzędna to jest zawsze b. Warto o tym pamiętać, to są tak zwane własności współczynników tej funkcji liniowej. Bardzo ważna własność, że b to jest, ono odpowiada za przecięcie z osią y, czyli nasze b wynosi 7, a skoro tak, to moje b to jest minus n dodać 2 i to się równa 7. Czyli moje minus n jest równe, jak przerzucę 7 minus 2, czyli 5, pomnożę przez minus 1, czyli n jest równe minus 5, popatrz. Już jakby pierwszą część tego zadania mamy zrobioną, czyli n nam wyszło równe minus 5. No dobrze, no ale teraz dalej przejdziemy do tej trudniejszej rzeczy. Czytałam w treści zadania, że pole trójkąta i ten trójkąt jest ograniczony osiami układów współrzędnych i tą prostą. No trzeba tą prostą narysować. Tylko tak, wiemy, że ona ma tu przechodzić przez, przez ten punkt, prawda? Przez ten punkt o współrzędnych 0,7, przez tą kropeczkę, ale nie wiemy, czy ma być malejąca, czy rosnąca. No zrobimy jedną sytuację, prawda? Ja narysuję jedną sytuację, czyli taki tak mogłaby wyglądać moja prosta, zapiszę tylko y równa się f od x i wtedy mam na myśli ten trójkącik. I pole tego trójkąta wynosi 14. Jest to oczywiście trójkąt prostokątny. Będziemy za chwileczkę nad tym się zastanawiać głębiej, co nam to daje, ale na razie od tego zacznijmy. Jest to trójkąt prostokątny, to jest jego wysokość. I ta wysokość bezdyskusyjnie widać, że wynosi 7. Natomiast to jest jego podstawa. Podstawa w trójkącie, zazwyczaj jej długość oznaczamy literką A. No to lecimy sobie z wzorem na pole trójkąta. No tutaj mamy teraz troszkę geometrii, czyli jedna, druga A razy H. No zwykły wzór na pole trójkąta. Podstawiamy. 14 to się równa jedna, druga razy A, którego nie mamy, i razy 7. No czyli 14 to się równa, jak tu pomnożę, będę miała 7 drugich A, no bo inaczej się po prostu nie da. No to pomnóżmy razy 2, czyli będę miała 28, to się równa, tu dwójeczki mi się skrócą, 7A, podzielę przez 7, wychodzi mi, że A to się równa 4. Tylko teraz taka uwaga, to A może nam się tutaj nie zgadzać, wiesz, z tym A kolizja oznaczeń, ale specjalnie tak zaznaczyłam, żeby zwrócić Tobie uwagę, że może się okazać, że będzie jakaś kolizja oznaczeń. No to wtedy co to jest za problem? Można sobie tutaj dopisać A1. O, i tu będziemy mieć wszędzie A1 i to nam będzie oznaczało to A1, nie współczynnik kierunkowy, tylko długość tej podstawy w tego trójkąta. No czasem takie sytuacje są i my musimy z tego wybrnąć, prawda, żeby później gdzieś tam się nie egzaminator na maturze nie przyczepił. No dobra, czyli mamy podane, że A1 to jest 4. Dobrze, ale co to dla nas oznacza? Oznacza to, że w tym miejscu ja mogłabym napisać, jaki będzie punkt, prawda? Czyli ten punkt, mój drogi, ja go nazwę sobie B, niech będzie. Ten był P, a tu niech będzie B. Jakie on ma współrzędne, skoro A1 jest 4? Będzie miał współrzędne 4, 0, bo to jest przecięcie z osią X teraz, czyli Y jest równe 0. I bardzo dobrze, ale uwaga, niestety jest taki problem, że musimy przemyśleć, a czy dałoby się inaczej poprowadzić tą prostą? Oczywiście, żeby się dało z tej strony. Popatrz, ja prowadzę z tej strony, może na czerwono, żeby było lepiej widać. I znowu mam ten trójkącik. I ja nie będę jeszcze raz liczyła, no bo to byłoby bez sensu, prawda, gdybym ja jeszcze raz liczyła. Przecież ten bok tutaj, to też będzie A1 równe 4. I tu też A1 jest równe 4. Ale bardzo ważne jest, dlatego że tutaj ten punkt już nie będzie miał współrzędne 4, 0. Ja ten punkt nazwę teraz B'. On będzie miał współrzędne minus 4 i 0. Bo tu jesteśmy na plusie, tu jesteśmy na minusie. I co nam to daje? Daje nam to, mój drogi, że jak ja teraz będę miała moją funkcję f od x, zapiszę teraz tak 2m plus 1x i tu oczywiście jak podstawię tą minus 5, to wyjdzie plus 7, logiczne, prawda? To ja teraz będę musiała dwa przypadki rozważyć. Czyli pierwszy przypadek, ta moja funkcja, ten wykres tej mojej funkcji przechodzi przez punkt B. Czyli punkt B ma współrzędne 4 i 0. No i teraz podstawiamy. Czyli za y będzie oczywiście, bo tu jest x, a tu jest y, tu jest 0. To się równa 2m plus 1 razy 4 dodać 7.
czyli 0 to się równa, pomnożymy, czyli będzie 8m dodać 4 dodać 7, przerzucam, czyli będę miała minus 8m równa się 11, dzielę przez minus 8 i zapiszę, będzie minus 11 ósmych. Możemy tak zostawić, możemy całość wyciągnąć, nie ma to znaczenia, ale też zauważyliśmy, no trudne to jest, żeby zauważyć, że może być drugi przypadek, nie? I wtedy będę podstawiała punkt B' nazwany przeze mnie, cały czas o tej samej funkcji, czyli może być jeszcze inna wartość parametru m. Czyli 0 to się równa 2m plus 1 razy, uwaga, minus 4, trzeba zrobić w nawiasie, tak, żeby się później nie pogubić ze znakami, czyli będzie minus 8m minus 4 plus 7. Przerzucam, czyli mam 8m, to się równa, a tu sobie już dodam 7, w tym wypadku dodać minus 4, no to jest 3. Dzielę przez 8, czyli wychodzi mi m równe 3 ósme. Co to dla mnie oznacza? Pamiętaj, pomiędzy przypadkami w matematyce jest zawsze spójnik lub. Albo tak może być, albo tak, a my to wywnioskowaliśmy z odpowiedniego rysunku. No więc odpowiedzią do naszego zadania będzie, że tak zapiszemy, n jest równe minus 5 i m jest minus 11 ósmych, albo druga opcja, n jest równe dalej minus 5, no bo to się nie zmieniło, ale za to m będzie 3 ósme. Można jeszcze inaczej to skonstruować odpowiedź, nie ma to znaczenia. Było polecenie wyznaczyć m i n, jak zapiszesz na końcu odpowiedź, to już po prostu zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Zadanie numer 5. Jeśli kąt alfa ma miarę od 90 stopni do 180 stopni oraz kosinus alfa wynosi minus 1 trzecia, oblicz tangens alfa. To zadanie z trygonometrii to jest oczywiście pewien klasyk. Bardzo często występują zadania z trygonometrii różnego typu. Pamiętamy, trygonometria na poziomie podstawowym jest w obrębie dwóch ćwiartek. Pierwsza ćwiartka to są kąty od 0 do 90 stopni, a druga ćwiartka to są od 90 stopni do 180. Więc musimy pamiętać o tym, że ta ćwiartka druga jak najbardziej na maturze może występować. I teraz co to oznacza? Oznacza to, że kąt jest rozwarty. Zatem jego kosinus nie dziwi nas, że jest ujemny. I jak wtedy postępować? Tylko i wyłącznie rozwiązywać to zadanie przy użyciu tożsamości trygonometrycznych. Jeżeli masz podanego kosinusa, to od razu powinieneś sobie przypomnieć, że jedynka trygonometryczna to jest dla Ciebie podstawa. Musisz z jedynki trygonometrycznej wyliczyć sinusa. Ta jedynka Ci się zapomni, jest w tablicach oczywiście. Czyli sinus kwadrat alfa dodać w miejsce kosinusa, uwaga, ja zakreślę to ładnie, w miejsce kosinusa postawiamy minus 1 trzecią, ale nie zapomnij o tym, żeby to podnieść do kwadratu, bo to jest kosinus kwadrat alfa i to się równa 1. Czyli sinus kwadrat alfa dodać, minus się oczywiście kasuje przy potędze drugiej i mamy 1 dziewiątą, jak podniesiemy do kwadratu i to się równa oczywiście 1. No skoro tak, no to piszemy sinus kwadrat alfa równa się 1 odjąć 1 dziewiąta, bo to muszę przerzucić na tą stronę, a to będę tu pisała, czyli sinus alfa to się równa, oczywiście kwadrat na razie sobie zrobimy, później spierwiastkujemy, czasem młodzież ma z tym problem, nie umieją to odjąć, chociaż takie niby banalne, nie, z podstawówki. Zamień sobie jedynkę na 9 dziewiątych i od tego odejmij 1 dziewiątą. Wtedy masz sinus kwadrat alfa to się równa 8 dziewiątych i z tym już raczej problemu mieć nie będziesz. Teraz to pierwiastkujemy. No jak ktoś da rady szybciej, no to zrobi dwie linijki wcześniej, spierwiastkuje szybciej w głowie, no to super, nie? No to w zależności od tego, jesteś sprawna rachunkowo, prawda? Czy sprawne, czy sprawna. Dobra, czyli w takim wypadku pierwiastkujemy sobie górę, pierwiastkujemy sobie dół. No to pierwiastek z 8 podzielone przez pierwiastek z 9. To się równa. Pierwiastek z 8 niestety nie istnieje ładny, ale 8 możemy rozbić jako 4 razy 2, a pierwiastek z 9 oczywiście 3. Czyli tutaj będziemy mieć 2 pierwiastki z 2, bo z 4 pierwiastek wynosi 2. Czyli 2 pierwiastki z 2 nad 3. I teraz uwaga. Jeżeli masz do wyliczenia sinus, to pamiętaj, w ćwiartce pierwszej i drugiej, a takie masz na maturze podstawowej, tak, to w ćwiartce pierwszej i drugiej sinus jest dodatni. Czyli nie musisz pisać lub na minusie. Nie musisz. Nie jest to wymagane. Ty masz wiedzieć, że sinus jest dodatni. Kosinus, tak, ujemny. Tangens, tak, ujemny. Ale sinus dodatni jest w drugiej ćwiartce. Zatem teraz przechodzimy do następnego wzoru, już teraz na tangensa, czyli tangens alfa to jest sinus alfa podzielony przez kosinus alfa.
No i liczymy sobie. To się równa kreska łąkowa. Za sinusa podstawiam 2 pierwiastki z 2 nad 3. Zobacz, jak ja to zapisuję, żeby nam się tutaj nie pomieszało, która jest główna kreska łąkowa. A za kosinusa minus 1 trzecia. To się równa. No to jest ułamek piętrowy. Brzydko się na to patrzy. Dlatego trzeba przepisać licznik. Jego się nie zmienia. Natomiast teraz robimy, mnożymy i ten mianownik odwracamy do góry nogami. Mnożymy przez odwrotność, czyli minus 3 pierwsze. Dzięki czemu ta trójeczka z tą trójeczką nam się skróci i mamy wynik minus 2 pierwiastki z 2. Tyle wynosi tangens tego kąta alfa, dla którego kosinus alfa wynosił minus 1 trzecia. Zadanie numer 6. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę 60 stopni. Jeśli wysokość tego ostrosłupa ma długość 6 cm, oblicz objętość ostrosłupa. Ja oczywiście znowu przygotowałam tutaj rysunek tego ostrosłupa na płaszczyźnie dwuwymiarowej, chociaż wiemy, że jest to bryła przestrzenna, trójwymiarowa. No ale jakoś trzeba sobie poradzić, prawda? Pomóc sobie rysunkiem. Ten ostrosłup oczywiście to jest ostrosłup prawidłowy trójkątny. Co nam mówi informacja, że on jest prawidłowy, że w podstawie jest trójkąt w tym wypadku równoboczny, bo trójkątny, prawda, prawidłowy, trójkątny, w tym wypadku trójkąt równoboczny. Oczywiście oznaczamy wszystkie krawędzie podstawy literką A, natomiast, że on jest prawidłowy, to ten pięknie spodek wysokości, bo ja tutaj wysokość narysowałam, prawda, czyli ta wysokość tu się zaczyna, tu się kończy, spodek wysokości znajduje się pięknie w środku ciężkości tego trójkąta w podstawie, znajduje się pięknie w środku przecięcia się wysokości w tym trójkącie, bo akurat w trójkącie równobocznym jest tak wszystko pięknie. Tak wygląda ten ostrosłup prawidłowy trójkątny, konkretnie jego rysunek na płaszczyźnie dwuwymiarowej. No dobrze, w dalszym ciągu przejdźmy teraz do treści zadania. Co jest podane? No podana jest ta wysokość, która wynosi 6 cm. Ja zaznaczę to, h jest równe 6 cm, prawda? I teraz podany był kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Ściany, nie krawędzi. Część młodzieży myśli, że jak jest podane ściany bocznej, to sobie zaznacza krawędź i rzutuje ją na podstawę. Nie. Jeżeli jest kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, pamiętaj, musisz w ścianie bocznej, prawda, tu jest taka chociażby z tej strony ścianka boczna, poprowadzić wysokość. Ja to zrobię kolorem, będzie lepiej widać. Prowadzę wysokość w tej ściance bocznej, prowadzimy wysokość. Wiemy, że wysokość pada tutaj na środek i łączymy. Łączymy sobie, powstaje nam trójkącik. To wszystko zależy od tego, jak zrobisz rysunek, tak będziesz widzieć. Tu jest trójkąt prostokątny. Ja ten trójkąt przerysuję obok, ze względu na to, że taki może troszkę maleńki jest, prawda, na naszym rysunku, żeby lepiej na niego się patrzyło nam, to ja go przerysuję tak faktycznie, jak on by wyglądał na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Sam ten trójkąt, bez, widzisz, ostrosłupa. Tu jest kąt prosty, tak, tu mamy h równe 6 cm i ten kąt nachylenia 60 stopni. On jest tutaj, to jest ten kąt alfa. Ja go tu zaznaczę po prostu 60 stopni. No, co nam się tutaj kłania? Oczywiście trójkąt 30, 60, 90. Zaznaczę tu 30 stopni. Różne są osoby, każdy wybiera wersję, jaką lubi. Ktoś lubi trygonometrię stosować, to stosuje. Ktoś lubi trójkąt 30, 60, 90, to stosuje. Nie ma to kompletnie znaczenia. Ważne, żeby zadanie było dobrze rozwiązane. Ja zrobię tym trójkątem. Naprzeciwko 30 stopni jest bok długości x. To wtedy naprzeciwko kąta prostego jest bok długości 2x. To wtedy naprzeciwko kąta 60 stopni jest bok długości x pierwiastka z 3. Można inne oznaczenia, ale ja jakoś tak wolę z x-ami, żeby nam się tutaj z podstawą nie myliło, z tą krawędzią w podstawie A, nie? No i teraz popatrz, jakie równanko otrzymaliśmy. Ja je przepiszę, że x pierwiastka z 3 to jest 6. Podzielę przez pierwiastek z 3 i mam, że x to jest 6 podzielone przez pierwiastek z 3. Usuniemy niewymierność. Tu jest taka prosta niewymierność. Wymnażamy. Licznik z licznikiem da mi 6 pierwiastków z 3, a mianownik z mianownikiem da mi pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli po prostu 3. Ja to skrócę, wychodzi mi 2 pierwiastki z 3. Co mi to teraz dało? Dało mi to, popatrz, że ja mogę teraz napisać na moim rysunku, że tu jest 2 pierwiastek z 3. No dobrze, wszystko pięknie, tylko jak wydobyć A?
No bo wiesz, do objętości, owszem, H ci będzie potrzebna, wysokość oznaczona przeze mnie dużą literką H będzie potrzebna, ale A też, nie? I teraz zastanówmy się, co to jest to u nas X, a na tym rysunku. Popatrz, jak ja powiedziałam, że spodek wysokości znajduje się tutaj w środku ciężkości tego trójkąta, to powiedziałam, że to jest też punkt przecięcia się wysokości w trójkącie. A wiem, że w trójkącie równobocznym wysokości pokrywają się ze środkowymi i też jakbym chciała wpisać okrąg, czy na nim opisać okrąg, to też ten środek tych okręgów będzie w tym samym miejscu, bo w trójkącie równobocznym jest tak wszystko superowo, po prostu elegancko jest. Dlatego niektórzy sobie tutaj są w stanie wyobrazić, że gdybym chciała wpisać okrąg, to właśnie to będzie promień tego okręgu. Jakby był kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy, tutaj ten drugi, gdyby był w zadaniu, to wtedy byłby też promień, ale okręgu opisanego, czyli to byłby wtedy ten odcinek i on wynosiłby duże R. A skoro jest ten odcineczek, on jest małe R. Na małe R, czyli tutaj mogę powiedzieć, że jest po prostu małe R, i ja mogę stąd wywnioskować, że moje R to są po prostu dwa pierwiastki z trzech. Tak się składa, że na małe R jest wzór tablicy. Jest to 1/3 H, ale H małego razy 3 pomnożę i dochodzę do wniosku, że H to mam 6 pierwiastków z trzech. No dobra, ale dalej w tablicach jest wzór na małe H, tak? Czyli z tego wynika znowu, że A pierwiastek z 3 nad 2 to się równa 6 pierwiastków z 3. Na to jest wzór, prawda, w tablicach, na to też jest w tablicach. Dobrze, razem 2 mnożymy i piszemy, że A pierwiastek z 3 to się równa 12 pierwiastków z 3. Dzielę przez pierwiastek z 3 i dochodzę do wniosku, że A to jest 12. Super! Oczywiście centymetrów, nie? Super, ponieważ teraz już mogę napisać pole podstawy. Pole podstawy jest to pole trójkąta równobocznego, no bo taki prawidłowy ostrosób. Czyli wzór A kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. To się równa, też jest wzór w tablicach, ten wzór też możecie znaleźć przy trójkącie równobocznym. Czyli za A postawiam 12. 12 do kwadratu pierwiastek z 3 nad 4. To się równa 144 pierwiastek z 3 nad 4. No to teraz jak sobie pomnożymy to, prawda? Odpowiednio tutaj pomnożyliśmy, a teraz chcemy już sobie skrócić po to, żeby później pomnożyć i podstawić do objętości, prawda? Odpowiednio pomnożone. W związku z czym, jak tu podzielimy, to będziemy mieć 36 pierwiastków z 3. To jest pole podstawy centymetry kwadratowe i teraz postawiając pod objętość, a może jeszcze napiszę ten wzór na objętość, 1/3 pola podstawy razy wysokość, tylko duża literka H, prawda? To się równa 1/3 i tu musimy właśnie pomnożyć, o czym mówiłam wcześniej. 36 pierwiastków z 3 razy nasza duża wysokość, która była podana na początku zadania 6, prawda? Mogę to pomnożyć, a mogę jeszcze wcześniej skrócić trójeczkę z 36, tu będzie 12. No i na końcu już wymnażam 12 razy 6, to jest 72 pierwiastki z 3. Pamiętamy o na końcu podaniu jednostki, prawda? Czyli to są centymetry sześcienne, bo mamy do czynienia tutaj z objętością. Czyli objętość takiego ostrosłupa wynosi 72 pierwiastki z 3 centymetrów sześciennych. Zadanie numer 7. Oblicz, ile jest liczb pięciocyfrowych parzystych, w których cyfry nie powtarzają się. Jeżeli zobaczysz zadanie tak skonstruowane, ile jest liczb, ile jest sposobów, ile jest możliwości, to wówczas musisz się zorientować, że będzie to zadanie najczęściej właśnie z wykorzystaniem elementów kombinatoryki, a konkretnie na poziomie podstawowym reguły mnożenia. No to zaczynamy od początku analizy. Liczby pięciocyfrowe, no one zajmują 5 miejsc, czyli zrobimy sobie 5 krateczek. 1, 2, 3, 4, 5. Mamy 5 krateczek i teraz zastanówmy się, o co dalej chodzi w zadaniu, czyli co jest podane jeszcze. Nie wystarczy tylko, że są pięciocyfrowe. Jeszcze jest podane, że są parzyste. Zastanówmy się, co to znaczy, że liczba jest parzysta w zapisie dziesiętnym. Co to znaczy? To znaczy, że na ostatnim miejscu, właśnie tutaj w tym miejscu, stoi cyfra parzysta. No to co, znamy cyfry parzyste? Jasne, że znamy. Wymieńmy sobie je. 0, 2, 4, 6 i 8.
Dobra, następna informacja bardzo ważna w tym zadaniu, że cyfry nie mogą się powtarzać. Co to znaczy, że nie mogą się powtarzać? To znaczy, że jeżeli ja użyję na końcu na przykład dwójki, to ona już w innym miejscu być nie może. Jeżeli użyję zera, to ono w innym miejscu być nie może. I tutaj właśnie zaczyna się pewien problem. Dlaczego? Bo popatrz, ja właśnie na końcu mogę użyć zera albo innej parzystej. I w sytuacji, kiedy masz możliwość wyboru zera i cyfry się nie powtarzają, będziemy to zadanie robić na dwa przypadki. Bo zero zawsze wprowadza nam pewien kłopot w zapisie dziesiętym. Dlaczego? Dlatego, że na początku zero stać nie może. Dlatego nasz pierwszy przypadek będzie uwzględniał to, że na końcu na 100% stoi 0, a w drugim przypadku na końcu na 100% stoi jedna, ale z tych pozostałych czterech cyfr parzystych. Czyli, proszę bardzo, zapisujemy sobie pierwszy przypadek i teraz tak, na końcu na pewno stoi 0, co ja też tak symbolicznie zapisuję, czyli skoro na pewno jest 0, no to wpisuję tutaj jedynkę, no bo tylko mogę 0 wybrać. Dobrze, no to teraz wracamy tak, zapis dziesiętny, skoro na końcu już wiem, że jest parzysta cyfra, to wracam do samego początku, prawda? I teraz tak, muszę uzupełnić tutaj to miejsce i teraz zastanówmy się, jakie mam możliwości, ile tych cyfr teraz mam do wyboru? Oczywiście wszystkie bez zera, bo zero już tutaj zostało wybrane, czyli ja to zapiszę, że tutaj jest bez zera. No to skoro bez zera wiemy, że wszystkich cyfr w matematyce jest 10 w naszym systemie dziesiętnym, a więc tutaj mamy 9 cyfr do dyspozycji. No to skoro tak, to teraz uzupełniamy kolejną kratkę. Skoro tutaj już zostało coś wybrane, nie wiem co, ale na pewno nie 0, tu zostało wybrane 0, no to mam 8 teraz do dyspozycji. Skoro teraz tu coś zostało wybrane, tu coś zostało wybrane, tak, każda z nich ma być inna i jeszcze nie 0, prawda, czyli 7 do dyspozycji. No i teraz kolejna, ostatnia w tym wypadku już kratka. Mamy bez tej cyferki, bez tej cyferki, bez tej cyferki i bez tej na końcu, którą jest na pewno 0. Czyli mam do dyspozycji 6 jakiś tam cyferek. No i wykonuję odpowiednie mnożenie przy użyciu kalkulatora. 8 razy 9 razy 7 razy 6 i podajemy wynik 3024. Dobrze, no to teraz drugi przypadek. W drugim przypadku też rysuję oczywiście 5 krateczek, bo to jest zapis dziesiętny teraz tej naszej liczby pięciocyfrowej. I teraz znowu zaczynamy od końca. Dlaczego? No bo mnie interesuje, żeby ona była parzysta, ta liczba. No to muszę ustalić na końcu najpierw. Czyli co? Co ja mogę teraz mieć na końcu? Mogę mieć teraz na końcu albo dwójkę, albo czwóreczkę, albo szósteczkę, albo ósemeczkę. Nie wiem, która mi się trafi, którą sobie wybiorę. Jedno z czterech. Czyli dlatego tu wpisuję cztery możliwości. Dobrze, to teraz muszę wrócić, prawda, do tej pierwszej cyfry, no bo muszę zapis dziesiętny od początku teraz lecieć. Czyli tak, na początku, prawda, nie może być oczywiście bezdyskusyjnie zera. Zero nie może być, bo wtedy nie byłaby pięciocyfrowa. Czyli zapiszę też bez zera, ale dopiszę jeszcze bez ostatniej cyfry. Ja nie wiem, jaką wybrałam. Mogłam wybrać dwójkę, mogłam czwórkę, mogłam szóstkę, mogłam ósemkę, nie wiem którą, ale którąś na pewno wybrałam. Czyli bez zera i bez ostatniej cyfry, czyli zostało mi 8 cyfr do wyboru. Teraz uzupełniam kolejną kratkę, popatrz. Żeby uzupełnić tą kratkę, ja nie mogę użyć tej cyfry, co jest z przodu i tej cyfry, co jest na końcu, prawda? Czyli też mam 8 możliwości. Dlaczego jest 8? No bo 0 już w środku może być. Teraz dalej, tutaj. Nie mogę użyć tej cyfry, co tutaj, nie mogę użyć tej cyfry, co tutaj i tej, co na końcu, czyli mam do dyspozycji teraz 7 możliwości. I w tą ostatnią kratkę wpisujemy oczywiście szóstkę, no bo nie mogę użyć tego, co tu, tego, co tu, tego, co tu i tego, co tu. Czyli pozostaje mi 6 jakichś tam cyferek do wyboru. No i to się równa i będziemy to mnożyć. 8 razy 8, razy 7, razy 6, razy 4 i mamy wynik 10752. No i jak to bywa w matematyce, jeżeli robimy tego typu zadanie przypadkami, to pamiętaj, że te przypadki trzeba zsumować, bo my mamy powiedzieć, ile jest w ogóle wszystkich tych liczb pięciocyfrowych, parzystych, których cyfry nie powtarzają się. Czyli musimy wykonać jeszcze odpowiednie dodawanie
Czyli dodajemy 10752, dodać 3024, wychodzi nam wynik 13776. I to jest oczywiście odpowiedź do tego zadania. Zadanie numer 8. Wiedząc, że mediana zbioru liczb 4, 6, 4x, 6, 8, 10, 2020 jest równa 6, 1, 2, oblicz średnią tych liczb. Zadanie fajne, bo takie nietypowe, bardziej spotykamy ze średnią niż z medianą, ale mediana pojęcie bardzo ważne. Żeby wyznaczyć medianę, to musimy te liczby posegregować, prawda? Albo od najmniejszej do największej, albo od największej do najmniejszej. Ja osobiście oczywiście wolę od najmniejszej do największej, czyli tak 4, 4, 6, 6, widzimy tu czwórki, mamy dwie szóstki, mamy dwie ósemka, dziesiątka, 2020. No i teraz pojawia się problem, bo jeszcze ten x muszę wsadzić, nie? Zastanówmy się, ile tych liczb w ogóle jest? Liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli tych liczb, zapiszmy sobie, n jest równe 8. To oznacza, że do mediany potrzebuję dwóch środkowych. I teraz popatrz, jeżeli ja bym tego x-a dała sobie z tej strony, bo to musimy tak jakby rozważyć, gdzie ten x może być, żeby mediana wyszła 6,5. No 6,5 to mi musi wyjść z jakiegoś właśnie, na pewno nie z szóstki i z ósemki, prawda? Bo gdybym miała taką opcję, to tutaj średnia z tego arytmetyczna wynosi 7, nie? W związku z czym tak, gdyby tego x-a wsadzić na końcu, ja tylko tak sobie tutaj przedumuję, nie? X-a na końcu, to popatrz, do mediany brałabym element czwarty i piąty, czyli 1, 2, 3, 4 i 5, to z tego, z tych dwóch elementów mediana wyszłaby mi 7. No to na pewno nie może być na końcu. Gdyby x był tu na początku, albo ogólnie z przodu tutaj, tak, no to wtedy do mediany znowu biorę element czwarty i piąty. Czyli tu byłby x, 1, 2, 3, 4 i 5, i tu jest piąty. Czyli 6 plus 6 na 2 daje 6, no nie jest 6,5. To oznacza, że mój x musi się tutaj w środku znaleźć. Tylko jak ja bym tu wsadziła, to dalej mi się nic nie zmieni. Tu wsadziła, też się nie zmieni. Tutaj pomiędzy szóstkami byłoby 6, to też mi się nie zmieni. Jedyna opcja, gdzie tego x-a mogę wsadzić, to ja go mogę tutaj wsadzić w tym miejscu. I teraz popatrz, jeżeli ja go tu wsadzę, to licząc medianę miałabym tak, skreślamy to z tym, albo taka opcja, prawda, bo to albo liczymy sobie czwarty i piąty element i dzielimy przez 2, dodajemy, albo sobie skreślamy, no to to sobie skreślam z tym i wtedy do mediany biorę 6, dodać x podzielone przez 2 i to ma mi wyjść 6 i 1 druga. Tylko taką opcję mam. No to mnożę razy 2, obustronnie mam 6, dodać x równa się 6,5 razy 2 to jest 13, czyli x wynosi 7. Popatrz, x wyszło 7, faktycznie tutaj się znajduje, prawda? Pomiędzy szóstką a ósemką, siódemka. No dobrze, no to teraz musimy policzyć średnią arytmetyczną. Średnia arytmetyczna różnie jest zapisywana, albo x z taką kreseczką u góry, ale żeby tutaj nam nie było kolizji oznaczeń z tym x-em, to może napiszemy tak, a z kreseczką u góry. Jak liczymy średnią? No dodajemy wszystkie elementy, czyli 4, dodać 6, dodać 6, dodać będzie to 7, dodać 8, dodać 10, dodać 2020, dzielimy oczywiście przez ilość, czyli u nas przez 8. Czyli a z kreseczką równa się, musimy sobie to dodać. No to sobie tak sprytnie dodajmy, z tego mamy 10, z tego mamy 10, to mamy 20, 30 mamy tutaj, z tego mamy 15, to 45, no i dodać do tego 2020, czyli będzie 2065 podzielone przez 8, w sumie taka wielka kreska mi nie była potrzebna. No i weźmiemy sobie kalkulator i podzielimy. 2065, no pewnie przez 8 się nie podzieli ładnie, no ale zapiszemy tak, jak wyszło. 258,125. Tyle wynosi średnia arytmetyczna takiego zbioru liczb. Nie dziw się, że ta średnia arytmetyczna jest taka dosyć duża, jak większość tych liczb jest mniejsza, ale to 2020 tak przeważa i ono powoduje, że ta średnia arytmetyczna nam się odpowiednio przesunęła, prawda? Nie jest taka wokół tych liczb, tylko jest mocno przesunięta od tego, co w zasadzie jest w większości, prawda, w tym zbiorze. Tyle wynosi ta średnia arytmetyczna tego zbioru.
Zadanie numer 9. Udowodnij, że liczba, i ta liczba jest dosyć taka skomplikowana. Czytamy. 2 do n, tej dodać 5 do potęgi n plus 3, dodać 3 razy. 2 do potęgi n plus 1, dodać 24 razy. 5 do potęgi n plus 1 dla n należącego do liczb naturalnych jest podzielna przez 7. Mamy wykazać, że taka liczba jest podzielna przez 7. Mamy to udowodnić. Oczywiście założenie, teza, dowód. Założenie to jest to, co jest podane. Czyli podane jest, prawda, u nas, że n należy do liczb naturalnych. Również podane jest, że jest sobie jakaś taka liczba. Mogę ją nazwać x-em. No nikt mi nie zabroni, tak sobie nazwam. I to jest podane w treści. Natomiast ja mam wykazać, i to będzie moja teza, że ta moja liczba, nie chce mi się jej przepisywać, więc napiszę po prostu x równa się i mam wykazać, że ona jest podzielna przez 7. Czyli, że dam radę ją zapisać w postaci 7 razy coś, to coś u mnie jest k, gdzie k należy do jakiego zbioru liczb. Ogólnie mogę napisać całkowite liczby, ale w tym wypadku, gdzie ja mam tutaj same plusy, prawda, nie będę tutaj miała nigdy liczby ujemnej, dlatego napiszę też do zbioru liczb naturalnych. I my to wykażemy, czyli teraz będziemy to robić dowód. Będziemy dowodzić. Otóż, no na początek oczywiście pasowałoby tą liczbę przepisać, no to wiadomo, że jak konstruujemy dowód, to żeby to ładnie wszystko elegancko wyglądało, prawda, w zapisie, to ja tą liczbę przepisuję. No i tak sobie popatrzmy na tą naszą liczbę, czy tu coś jest podobnego, co by tu zrobić. Często przy potęgach jest wyciąganie przed nawias. Ale żeby móc mówić o wyciąganiu przed nawias, to ja muszę mieć takie same potęgi. A ja tu mam 2 do któryś, a tu mam 5 do któryś. A tu mam znowu 2 do któryś, tu mam znowu 5 do któryś. Więc ja je tak jakby poukładam tak koło siebie. 2 do n tej dodać 3 razy 2 do n plus pierwszej. Dobra, dodać teraz. I te z piątkami też poukładam. 5 do potęgi n plus 3, dodać 24 razy 5 do potęgi n plus 1. I teraz dlaczego tak zrobiłam? Dlatego, że ja chcę na siłę przed nawias wyciągnąć. Ale no nie mogę byle jak. Muszę tak jakby z tej partii coś wyciągnąć i później z tej drugiej części też coś wyciągnąć przed nawias. Co tu się powtarza mi w tym składniku i w tym? Tu jest 2 do jakiejś tam n tej potęgi. Tu mamy 2 do jakiejś potęgi n plus 1. Czyli o jedna potęga więcej tu jest. Czyli tych wspólnych potęg jest n. Zatem wyciągam przed nawias 2 do n tej. Jak wyciągam przed nawias, to tak jakby dzielę, tak? Czyli 2 do n tej, jak podzielę przez 2 do n tej, to jest po prostu 1. Dodać. 3 razy. Jak ja tutaj zabrałam 2 do n tej, to zostało mi jeszcze 2 do pierwszej. To zapiszmy to. 2 do pierwszej. Dobra. Dodać. Teraz tutaj, co tu wyciągnąć przed nawias? Tu mamy 5 do potęgi n plus 3, a tu mamy 5 do potęgi n plus 1. To ile jest tych wspólnych piątek? Oczywiście n plus 1. Czyli wyciągam przed nawias 5 do potęgi n plus 1. Oczywiście mogłabym też wyciągnąć 5 do n. To nie ma problemu. Tylko ja się staram zawsze wyciągać najwięcej, ile mogę, prawda? Czyli wyciągłam 5 do potęgi n plus 1. Czyli jak ja zabrałam z tej potęgi 5 do n plus 1, to zostało mi jeszcze 5 do drugiej. Bo wiesz, tu jest mnożenie, czyli wykładniki się dodaje i wychodzi faktycznie n plus 3. Dalej, dodać 24 razy i teraz zabrałam 5 do n plus 1. Czyli po prostu zabrałam tak jakby całość. No to razy 1 napiszemy, albo po prostu nic wtedy byśmy nie pisali. To się równa. 2 do n razy i teraz pasuje tutaj nam to wykonać działania. Oczywiście mnożenie najpierw, nie licząc potęgowania, no bo tutaj 2 do pierwszej to 2. 2 razy 3 to mamy 6 dodać 1, to jest 7, czyli mamy razy 7. Dodać 5 do potęgi n plus 1 razy i teraz uwaga, tu sobie będziemy liczyć, a może pod spodem. 5 do drugiej to 25, dodać 24 razy 1, no to jest 24. Czyli 25 dodać 24, no to mamy oczywiście 49. No i jeszcze nie koniec, bo ja muszę doprowadzić do postaci 7 razy coś, ale się już cieszymy, bo jeszcze raz wyciągniemy przed nawias, popatrz, tu jest siódemeczka, a tu jest 7 razy 7. No to ja teraz już wyciągam siódemkę do przodu, zabieram,
Znowu teraz siódemka. Czyli co mi zostanie z tego członu, jak zabiorę siódemkę? 2 do entry dodać. A z tego drugiego składnika, co mi zostanie, jak zabiorę siódemkę, będę miała 5 do n plus 1 razy 7. Bo 49 to jest 7 razy 7. A ja jedną siódemkę zabrałam do przodu, czyli ta siódemka musi w nawiasie zostać, ta druga, nie? No i teraz popatrz się. Ja mogę to ładnie sklamrować i zapisać, że przecież to mogę przyjąć, że to jest k. To nie jest tak, że wiesz, ja nagle przekształcam n i nagle mi się z tych n-ów zrobi k. Ja po prostu dochodzę do pewnego momentu, gdzie ja przyjmuję, że takie wyrażenie w postaci 2 do n plus 5 do n plus 1 razy 7, to ja to mogę przyjąć, że to jest pewne k. Tylko uwaga, musisz sprawdzić, ja to zapiszę, że to się równa 7k, tylko musimy dopisać, że nasze k, czy to będzie liczba naturalna, musisz to przemyśleć. 2 do naturalnej, naturalna. 5 do naturalna plus 1, naturalna. Jak się to pomnoży razy 7, naturalna. Doda do naturalnej, naturalna. Czyli nie ma problemu żadnego. Oczywiście to k jest jakąś liczbą naturalną. Nieważne jaką. Ważne, że naturalną i ważne, że naszą liczbę x, tą wyjściową w zadaniu, dałam radę zapisać jako 7 razy jakaś naturalna. Co oczywiście kończy mój dowód. Zadanie numer 10. Oblicz miejsce zerowe oraz podaj zbiór wartości takiej funkcji o wzorze minus w liczniku 2 podzielone przez mianowniku x plus 2 i za całością dodać 3. Mamy wyznaczyć miejsce zerowe i podać zbiór wartości tejże funkcji. Zaczniemy od miejsca zerowego. Miejsce zerowe jest to oczywiście taki argument, dla którego wartość wynosi 0. Czyli co trzeba zrobić? Po prostu za f od x, bo to jest nasza wartość, nasz y, podstawić 0. Czyli 0 to się równa minus 2 nad x plus 2 i dodać 3. Przerzucimy może to na tą stronę, dzięki czemu tego minusa się pozbędziemy. Czyli będziemy mieć 2 nad x plus 2 równa się 3, a ja zapiszę 3 pierwsze. Dlatego, żeby pomnożyć na krzyż. I teraz uwaga, oczywiście moglibyśmy od razu od tego zacząć, że tak naprawdę zanim cokolwiek robimy, powinniśmy zapisać dziedzinę. Otóż dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, tylko nie minus 2. Dlaczego? Dlatego, że gdybym ja pod x podstawiła minus 2, to wyszłoby mi w mianowniku 0. A nie wolno dzielić przez 0. Dlatego powinniśmy to napisać albo w tym momencie, albo na samym początku już tego zadania. Nie ma znaczenia. Mnożę na krzyż i mam tak 3x dodać 6. 3 razy x to jest 3x i 2 razy 3 to jest 6. To się równa 2 razy 1, czyli 2. Czyli 3x to się równa, jak tu przerzucę, to będę miała 2 minus 6, czyli minus 4, dzielę przez 3 i mam, że x to się równa minus i w ułamku napiszemy 4 trzecie. No i co to nam wyszło? No to nam wyszło miejsce zerowe, czyli ładnie zapiszemy, że x 0 to jest minus 4 trzecie, czyli jak wolisz, to sobie wyciąg całości. Dobra, do miejsca zerowego popatrz, ja nie potrzebowałam wykresu tej funkcji. Ale żeby podać zbiór wartości, no tak się składa, że zbiór wartości, zapamiętaj, najczęściej podajemy na podstawie wykresu. I ja właśnie tutaj chciałam przypomnieć, jak to się taki wykres narysowało, prawda? Przygotowałam układ współrzędny, narysujemy sobie. Czyli tak, jest to funkcja homograficzna, wykresem tego będzie hiperbola i to poznajemy po tym, że jest minus 2 nad x. A to plus 2 przy x i za całą funkcją jest plus 3 będzie świadczyło o przesunięciu o wektor. Czyli tak, wychodzimy sobie od funkcji minus 2 nad x, szczałeczka, przesuwamy o wektor o współrzędnych i tam, pamiętaj, przy pierwszym się zmieniało znak, czyli jak tu widzimy plus 2, to odczytujemy minus 2, to jest współrzędna p wektora, natomiast to drugie, czyli tutaj u nas q, bez zmian, czyli trójeczka. W wyniku tego otrzymujemy właśnie ten wzór, który podałam w zadaniu. I teraz przypominam, minus 2 oznacza, że będziemy przesuwać w lewo wykres, natomiast 3 oznacza, że będziemy w górę. To było P, to było Q. Przypominam, P oznacza prawo-lewo, a Q oznacza góra-dół, w zależności czy dodatnie, czy ujemne. No i teraz pasowałoby sobie mniej więcej to narysować. Wiesz, tak naprawdę nikt cię nie prosi o to, żebyś narysował ten wykres. No możesz od razu zbiór wartości. Ja gdybym sama to robiła, od razu bym podała zbiór wartości, prawda? Bo ten wykres mam w głowie. Ale ty, jeżeli nie masz tego w głowie, no to musisz sobie narysować. Żeby narysować wykres takiej funkcji, no dobrze by było tabelkę sobie przypomnieć. Na przykład weźmiemy sobie punkty 1, 2, minus 1, minus 2 i dla tych x-ów oczywiście y, żeby punkty były. Czyli tu będzie minus 2, tu jak 2 postawię, będzie minus 1, tutaj będzie 2, a tu będzie 1. No i te punkty zaznaczamy.
mamy. Czyli dla jedynki mamy minus 2, dla dwójki mamy minus 1. Dalej, dla minus jedynki mamy 2 i dla minus dwójki mamy 1. Rysujemy sobie ten wykres, pamiętamy hiperbolę. Jeżeli ktoś nie pamięta tego kształtu, to niestety 4 punkty mu nie wystarczą. Będzie musiał wziąć tych punktów z 10, a nawet nie wiem, czy w przypadku 10 się wykapuje, prawda? No ale to jest pewna tutaj taka metoda, że jak nie pamiętasz czegoś, to bierz tych punktów dużo, może ci się przypomni, bo to już wszystko było, nie? W szkole. Ok, czyli teraz będziemy to przesuwać, ten wykres, o taki wektor, minus 2 i 3. Tyle. Pamiętaj, hiperbola jest takim specyficznym wykresem. Trzeba najpierw przesunąć osie układów współrzędnych, czyli w lewo o minus 2. Czyli jak tu mieliśmy oś Y, to teraz będziemy mieć o minus 2 tutaj. To znaczy oś Y zostaje w tym samym miejscu, tylko ona nam będzie potrzebna, taka przesunięta do tego, żeby wykres poprowadzić ładnie, zgodnie z asymptotami, żeby gdzieś ich nie przebić. Dobrze, i teraz 3 w górę, czyli tutaj ta oś X leci 3 w górę, czyli tutaj na trójeczce ja sobie zaznaczę linie przerywane i teraz będziemy każdy z tych punktów przesuwać. 2 w lewo, 3 do góry tutaj. 2 w lewo, 3 do góry tutaj. Niektórzy mają różne techniki, ale nie ma to znaczenia. 2 w lewo i 3 do góry. 2 w lewo i 3 do góry. Ok, ja może na czerwono narysuję, czyli tak będzie ten wykres wyglądał. Pamiętaj, nie możesz przebić asymptot. Dlatego ja te asymptoty narysowałam. I to jest moja funkcja, ja tylko podpiszę tak szybko f od x. Ta moja czerwona. Ty na maturze musisz sobie poradzić jednym kolorem, ale jakoś tak pogrupisz sobie i też do tego dojdziesz. No i co? I teraz podamy zbiór wartości, patrząc na wykres. Przypominam, zbiór wartości odczytujemy z osi Y. Czyli patrzymy, gdzie ten nasz wykres czerwony się zaczyna. A, no leci od minus nieskończoności. Popatrzmy, popatrzmy. I dochodzi do trójeczki. Ja zaznaczę, że to jest 3, bo to było przesunięcie 3 w górę, do trójeczki. Dla trójki jest asymptota i nie może ją wykres przeciąć. I od trójki znowu dalej, dalej, dalej jest wykres. Czyli w zasadzie zbiór wartości to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem trójeczki. I to dlaczego trójeczki? Ponieważ w trójce właśnie była asymptota. Wykres ją nie przecina, a więc nigdy nie będzie takiego punktu, żeby jego wartość wynosiła 3. I to jest zbiór wartości funkcji. Niektórzy z Was pewnie widzą ten wykres w głowie, są sobie w stanie wyobrazić to przesunięcie o wektor i od razu podadzą zbiór wartości. No za to na maturze będzie punkt. Jeżeli poproszą narysowanie wykresu, no to wtedy za narysowanie wykresu jest punkt. Ale jeżeli nie poproszą, tylko o sam zbiór wartości, no to dostajecie punkta za napisanie zbiór wartości równa się odpowiednio co do zadania, które jest na maturze. Na te spewniaki przygotowałam tutaj 10 kolejnych zadań. Mam nadzieję, że te powtórki ze mną pozwolą Ci zdać maturę na naprawdę wymarzonym poziomie. Dla kogoś wynik 40% jest super i będzie się bardzo cieszył, bo wie, że na tyle zasługuje. A dla innej osoby wynik 90% może spowodować smutek. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby oglądać lekcje ze mną, ze względu na to, żeby sobie podnieść ten wynik procentowy na maturze. Wszystkim z całego serca, tym, którzy się uczą ze mną i tym, którzy się nie uczyli ze mną, też życzę jak najlepszych wyników na maturze, żebyście odnieśli sukces, żebyście później dostali się na upragnione studia, żebyście w życiu byli szczęśliwi i żebyście pamiętali o tym, że matematyka jest piękna, matematyka jest potrzebna, matematyka rozwija nasze szare komórki. To nie chodzi o to, że z funkcją homograficzną spotkacie się w życiu codziennym. Może się spotkacie, ale nawet o tym wiedzieć nie będziecie. Tu chodzi o to, żeby na tyle się rozwinąć, żeby później takie zwykłe sytuacje z życia codziennego nie sprawiały nam problemu, żebyśmy się nie załamywali, żebyśmy brnęli do przodu wbrew różnym przeciwnościom losu, które na pewno w życiu każdego z nas się zdarzą. Ale ja życzę, żeby tych sytuacji takich było jak najmniej. Natomiast teraz celem było nauczyć się na maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Mam nadzieję, że z moją pomocą Wam się to udało. Bardzo Wam gratuluję, bo wierzę, że osoba, która się uczy, wynik osiągnie pozytywny. Aczkolwiek jaki to będzie wynik, na jakim poziomie, moi drodzy, to zależy przede wszystkim od Was. Ja tylko przez te
całą pracę swoją, chcę Wam pomóc. Mam nadzieję, że mi się to udaje. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie się dzielić ze mną informacją, jaki wynik, jak Wam poszło, jaki wynik uzyskaliście. No naprawdę jest dla mnie wielka frajda, jeżeli ktoś pisze na moim kanale, że Panią kocham, jest Pani jedyną osobą, która jest Pani w stanie mi wytłumaczyć. Jest Pani tylko ta, jedyna, niepowtarzalna. Bardzo mi jest to miło z tego powodu. Bardzo jest mi miło też, jak czytam komentarze takie bardzo profesjonalne, że świetnie Pani tłumaczy, że to jest wszystko super merytorycznie, że ten projekt to jest perełka, ten projekt to jest diament. Bardzo jest mi to miło z tego powodu i cieszę się, że sprawiam radość innym, dając coś od siebie, bo to jest naprawdę ode mnie. Ja kocham matematykę i mam nadzieję, że część osób chociaż troszeczkę pokocha tą matematykę, podobnie jak ja. Tego Wam z całego serca życzę i trzymać mocno kciuki będę. Do zobaczenia!